Cześć, ja się nazywam Rafał Betlejewski. Dziękuję za Twoje ucho i myślenie. Będę też wdzięczny za subskrypcję tego kanału i polecanie go przyjaciołom. Miłego słuchania. A ze mną pan Piotr Lipiński, autor książki Anoda. Dzień dobry. Jak się pan miewa dzisiaj? No nie, źle, chociaż upał jest przeraźliwy. Jak już jesteśmy przy tym temacie upałów, to rzeczywiście z upałami kojarzą się takie dwie daty z historii Polski najnowszej. 1 września 1939 roku i 1 sierpnia 1944 wybuch powstania. Rzeczywiście cała masa ludzi, wspominając tamte okresy, tamte dni, mówi o tym upale. Nie wiem, czy to może takie trochę oswajanie rzeczywistości, która nagle się bardzo dramatycznie zmienia i próbują ludzie jakoś tą rzeczywistość w swoich wspomnieniach oswoić poprzez odwołanie się do temperatury, do tego, co się działo wokół, bo ta rzeczywistość stawała się przerażająca tak naprawdę. No, oczywiście szczególnie przerażająca się stawała 1 września 1939 roku, bo 1 sierpnia 1944 roku to wydaje mi się, że dla całej masy... Wybuch euforii. Rzeczywiście coś takiego niesamowitego się stało, czy nad czym być może nie można było zapanować tak naprawdę, bo ci młodzi chłopcy, te młode dziewczyny rzeczywiście chcieli się rzucić na Niemców. To było psychologicznie uzasadnione, bo po latach tego niemieckiego buta depczącego Polaków, tego, że właściwie w każdej chwili wychodząc na ulicę można było do domu już nigdy nie wrócić, to ten moment, kiedy była szansa, żeby z bronią rzucić się na Niemców, to było coś niesamowitego. Widział pan Miasto 44? Nie widziałem. Polecam ten film. To jest bardzo dobry film, wie pan. Rozumiem, że pan może z obawą do niego podchodzić, bo to polski film w końcu, a w polskim filmie często nawet nie można zrozumieć, co aktorzy mówią, ale ten film się udał. A moja żona ma taką teorię, że do polskich filmów powinno się napisy robić. No właśnie. Więc ten film się udał, wie pan. To ciekawe, bo ja słyszałem takie opinie od jednej z pań, która zresztą to jest jedną z bohaterek tej książki, to pani, która przeżyła powstanie, która była w batalionie Zośka i ona ciekawą rzecz zauważyła, że ten film podoba się ludziom z jej pokolenia i młodym ludziom, bardzo młodym, natomiast nie podoba się ludziom ze średniego pokolenia, czyli no takim w moim wieku właściwie. Ja stoję chyba okrakiem w takim razie. Tak. Jedną nogą w młodości, drugą w starości. Mi się ten film podobał. Tam jest postać Stefana, takiego młodego chłopaka, który uczestniczy w Armii Krajowej, jeszcze jako harcerz, potem już jako żołnierz, wchodzi w te struktury, jeszcze do końca nie wiedząc, co go czeka. Jest takim dowcipnisiem, takim wesołkiem, bratem łatą trochę, no chłopakiem, który dopiero zaczyna się orientować, na czym polega jego życie. Tę rolę świetnie gra Józef Pawłowski, taki młody aktor. No i właśnie, on jest powstańcem na Woli. Z Woli przechodzi na cmentarz ewangelicki, gdzie bierze udział w tej bitwie z Niemcami, niezwykle krwawej, strasznej zupełnie. Potem przechodzi na Stare Miasto i można powiedzieć, że to w zasadzie mógł być Jan Rodowicz. Tak, mógł być. Mógł być rzeczywiście, bo to wszystko, co pan opowiedział, te wszystkie cechy charakteru, niemalże szlak bojowy jest bardzo zbliżony do Jana Rodowicza. Jana Rodowicza, pseudonim Anoda właśnie. Anoda, tak. To był chłopak, który był niesłychanie dowcipnym, szalonym wręcz chłopakiem. Chłopakiem, który robił mnóstwo żartów. Lubianym bardzo. Bardzo, niesłychanie lubianym. Ludzie, którzy go znali, do dziś go wspominają jako rzeczywiście niesłychanie ciepłego chłopaka, takiego zabawnego chłopaka. Bojowego. Ja to podkreślam dlatego, że on potem do historii przeszedł jako taka pomnikowa postać, jako symbol śmierci w latach stalinizmu, śmierci z rąk ubeków, jak uważano. A wszyscy, którzy go pamiętają, pamiętają go jako taką niesłychanie fajną postać i te wszystkie jego cechy charakteru potem jakby w tle się znalazły. Nie były eksponowane, bo rzeczywiście ten taki mit straszliwej śmierci w straszliwym okresie przyćmił prawdziwego Anodę. Przy czym to było też niesłychanie ciekawe i to jest według mnie charakterystyczne dla harcerzy tego okresu, dla szarych szeregów, że oni stanowili specyficzną armię. To była armia, która w której
Oni potrafili na przykład krytykować swojego dowódcę, oni potrafili żartować ze swojego dowódcy, ale kiedy przychodziło do wydania rozkazu, wszyscy się podporządkowywali. Wtedy już nie było dyskusji. I to jest coś niezwykłego, bo przedwojenna polska armia taka nie była. To też niezwykła armia ze względu na to, że ona jednak nie była armią taką szeregową, w sensie szarowania, na przykład umundurowania, drylu wojskowego, prawda? To była, no tak, bo to podziemna to armia, była, podziemna armia, która rzeczywiście no, musiała mieć... To byli studenci, uczniowie, tak, po prostu tak. Dzieciaki. No w pewnym nastolatkowie, rzeczywiście. To jest niesamowite, ale to też jest coś takiego, że w czasie wojen to jest tak, że nastolatkowie, no wojny toczą nastolatkowie generalnie, ewentualnie 20-21 latkowie. Tak, ale taka armia zaciężna jednak kojarzy się z pewnym, na przykład z tą falą, z jakimś prymitywizmem tych żołnierzy, tak, prawda, z jakimiś onucami, no, buciorami, zupełnie koszarami, które tego. Śmierdzą mężczyznami, tak. Po prostu i tak dalej. To zupełnie inna armia. To były dziewczyny, inne. Chłopaki chodzące na tajne komplety, próbujące robić maturę. I to prawdopodobnie też wpłynęło na tą... Na ten mit, na fantastyczny mit rzeczywiście tych szarych szeregów, bo to specyficzna armia, jak mówię, specyficzna armia, z całą pewnością różniąca się właśnie pod względem hierarchizacji od tej przedwojennej chociażby armii, no, w której oficer jednak był dużo wyżej niż szeregowe. Oni właściwie nie mieli ze sobą żadnych kontaktów, natomiast no tutaj oni wszyscy się znali przez liceum, oni ze szkół się znali wcześniej i przede wszystkim najpierw byli kolegami, a potem byli żołnierzami. Ale było niesamowite według mnie mimo wszystko to, że oni właśnie potrafili to oddzielić, że kiedy jest czas tego koleżeństwa, to jest czas koleżeństwa, a kiedy dochodzi do sytuacji bojowej, kiedy przełożony jest najważniejszy, to trzeba mu się podporządkować. To jest naprawdę według mnie duża sztuka i im się to kapitalnie udawało. No i właśnie ten Anoda jest takim przykładem idealnego takiego wzorca, takiego zachowania właśnie, bo to z jednej strony chłopak, który i z podwładnymi żartował... Bo on był zastępcą dowódcy batalionu. Batalionu, tak, batalionu. I on jednak cieszył się olbrzymią charyzmą. Urodzony w 23 roku, tak. Więc w czasie wybuchu powstania on ma lat, szybko licząc, 17? Troszkę więcej, bo zaraz, ja nigdy zawsze mam problem z policzeniem lat. To 7 do 30 to jest 7 i teraz do 44 to jest 14, to jest 7 plus 14, 20... 7 plus 14, 20. No i pogubiliśmy 1. się w tych obliczeniach. Bo... Miał 21 lat. 21 lat, no tak, bo to jak wojna się zaczynała, to był nastolatkiem. Tak. Bardzo szybko musiał przez to zacząć dojrzewać. Ale to jest też strasznie ciekawe, że rzeczywiście to pokolenie wkroczyło w okres wojenny razem z dojrzewaniem tak naprawdę. 21 lat w momencie wybuchu powstania, czyli to był już żołnierz dojrzały na ówczesne czasy. To był chłopak, który w czasie akcji pod Arsenałem brał udział. Tak, brał udział. On zaczął właściwie akcję, znaczy zaczął akcję pod Arsenałem, pierwszy rzucając butelką w niemiecką więźniarkę, która wiozła Rudego i kilkanaście innych osób. Ale co jest ciekawe, to był żołnierz dojrzały, ale nie o każdym nawet żołnierzu frontowym można by powiedzieć coś takiego jak o Anodzie, bo jak się przyjrzy to, w ilu on akcjach bojowych uczestniczył, to jest to coś zupełnie niesamowitego. Ja widziałem jego powojenną ankietę napisaną dla Związku Inwalidów, Związku Kombatantów i tam była taka linijka, trzy linijki właściwie, udział w akcjach bojowych. I te linijki on wypełnił maczkiem takim, właściwie hasłami, pisząc Celestynów, pisząc Sieczychy, to były odwołania, Arsenał, to były odwołania do konkretnych akcji bojowych, bo tam nie było miejsca, żeby on więcej tego napisał. Ja to nazwałem w książce lapidarnością bohaterstwa, ale to dlatego, że ja widziałem też ankiety personalne innych żołnierzy, którzy z trudem jedną linijkę długim opisem jednej akcji jakby wypełniali, natomiast to nie zmniejsza ich bohaterstwa. Nie zmniejsza to ich bohaterstwa. Natomiast tutaj wiadomo, że mamy opis żołnierza, który jest zaprawiony w boju. To nie jest jakiś nowicjusz. To nie jest nowicjusz, to jest chłopak, który naprawdę w wielu akcjach brał udział, w których niektórych dowodził, w niektórych był żołnierzem, w których rzeczywiście zawsze się znakomicie zachowywał. A to trzeba pamiętać, że to, no, to jest młody chłopak. Powiedzmy w takim razie o jego rodzinie, bo to jest, wydaje się istotne. Ciekawe, że jest Anoda i jest też Katoda. To jest jego brat. Przy czym ten
pseudonim też jeden z jego kolegów nosił. Oni jakby się uzupełniali na właśnie na tej zasadzie anoda i katoda. Ale rodzina Rodowiczów to jest taki przykład najfajniejszej polskiej przedwojennej inteligencji. Ja w zeszłym roku właściwie napisałem, opublikowałem dwie książki, jak sobie uświadomiłem. Nad dwoma pracowałem, nie dwie opublikowałem, które są związane z podobnym tematem, z batalionem Zośka. Ostatnia to jest ten właśnie Jan Rodowicz, a poprzednia to jest książka o Jacku Karpińskim, o takim twórcy polskiego komputera K202, człowieku, którego jak w latach PRL-u odsunięto od pracy przy komputerach, to on w ramach protestu założył gospodarstwo i hodował świnie na Mazurach. Ale oni obaj byli bardzo podobni pod jednym względem. Obaj służyli w batalionie Zośka i obaj pochodzili z rodzin polskiej przedwojennej inteligencji, w której to inteligencji przywiązanie do patriotyzmu było czymś niesłychanie silnym. I to nie było na pokaz, to było autentyczne i bardzo głębokie. Ich życiorysy pokazywały, że rzeczywiście oni bardzo poważnie podchodzą do sprawy patriotyzmu, że to jest jedna z najważniejszych wartości w ich życiu. No to było oczywiście uzasadnione choćby tym, że Polska dopiero co odzyskała niepodległość. Obie te rodziny miały zasługi w czasie zaborów, w czasie walki z zaborcą. Jego wuj był generałem. Tak, generał Bortnowski, wuj Anody. Zresztą to taki wzór, jeden z najważniejszych wzorów dla Anody. Ale mówiąc cały czas teraz o tym patriotyzmie i bohaterstwie, to my taką ciosamy bardzo pomnikową postać. Ja się trochę boję właśnie przedstawiania ludzi tamtej epoki jako takich bohaterów na pomniku, bo to odbiera nam prawdę o nich, bo oni oczywiście byli bohaterami, z całą pewnością. Oni bardzo poważnie podchodzili do sprawy patriotyzmu, ale to nie byli spiżowi ludzie. To byli ludzie, którzy mieli swoje miłostki, ludzie, którzy żyli normalnie, ludzie, którzy żyli, no jak to się mówi kolokwialnie, z jajem tak naprawdę. Jeden i drugi. Równiachy. Ja miałem takie poczucie, pisząc o Anodzie, co zresztą też na początku książki opisałem, że to taki bohater, z którym ja bym się chciał zakumplować. To naprawdę jest rzadkość, bo nie każdego bohatera, którego się opisuje, trzeba polubić. Wesoły, przebojowy, przystojny, tak, bardzo, blondyn. Tak, rzeczywiście to widać. I do bitki, i do szklanki. Tak. Inteligentny przy okazji. Tak, ale przy czym to jest rzeczywiście coś takiego, że te cechy... Myślę, że musiał robić wrażenie na kobietach. Tak, choć jak opowiadano na przykład w czasie wojny, nigdy z żadną dziewczyną nie zatańczył, bo przysiągł sobie, że po wojnie, dopiero w czasie po wojnie nie będzie tańczył, nie będzie tańczył w czasie wojny. I rzeczywiście nie zdarzyło mu się to. Natomiast on po wojnie miał taką swoją słynną narzeczoną, ale była to dziewczyna spoza batalionu Zośka i tak naprawdę oni tak troszeczkę z boku byli tej takiej rzeczywistości, no bym powiedział, batalionu Zośka, bo ci chłopcy, te dziewczyny z batalionu Zośka cały okres powojenny, zresztą do tej pory trzymali się bardzo, bardzo blisko, byli ze sobą bardzo, bardzo razem. Oni zorganizowali 3 takie wyjazdy swoje słynne na zimowiska powojenne i te wyjazdy potem stały się pretekstem, powodem tak naprawdę aresztowania ich w 1948 roku. To pod kompletnie absurdalnym zarzutem, że te zimowiska służyły tworzeniu konspiracji. Oni w rzeczywistości od końca 1945 roku nie tworzyli już żadnej konspiracji. Ale byli po prostu bardzo blisko ze sobą, no bo trudno było też nie być blisko ze sobą. Z życi szlakiem bojowym. Poza tym no, też związani od jeszcze wcześniejszego okresu, od okresu szkolnego, no bo oni się z pewnych szkół wywodzili, w których razem się uczyli i to jakby był początek, no i przede wszystkim z drużyn harcerskich. Czyli tata profesor Politechniki Warszawskiej, tak. Mama... Nie pamiętam w tej chwili, czym mama się zajmowała. Chyba tylko domem się zajmowała mama. Czyli też w sumie dość typowa sytuacja inteligencka. Tak. Przy czym to mama była zawsze kojarzona jaka taka niesłychanie ciepła osoba, niesłychanie
bliska i Jankowi, i kolegom Janka, i koleżankom. Wszyscy ją wspominali naprawdę znakomicie, fantastycznie, a to przykład też straszliwego takiego polskiego losu, bo ona straciła dwóch synów. No pierwszy, Katoda zginął w czasie powstania. Mhm. Podczas nalotu na Jankowi szpital. Udało się przeżyć. Udało mu się przeżyć, no ale zginął w czasie przesłuchania w 1948 roku. Zaraz do tego dojdziemy. Zakończmy sprawę powstania warszawskiego. Co się dzieje z Janem Rodowiczem Anodą w czasie powstania? On cały czas służy w batalionie Zośka. Kilkakrotnie jest ranny. I co batalion jest Zośka, który należy do zgrupowania Radosław. Radosław, ja pułkownika tego Jana Mazurkiewicza Radosława. Tak, którego tak. Rondo mamy pod arkadą. Dawne rondo babka, tak. Z pięknym polskim biało-czerwonym sztandarem, który na tym rondzie zawsze, muszę przyznać, że robi na mnie wrażenie, bo to dla mnie się staje jakiś taki jeden z fajniejszych symboli Warszawy w tej chwili. Nie wiem, ja zawsze jak do tego ronda dojeżdżam, to, że tak powiem, mam złe skojarzenia ze względu na korek, który tam jest, ale fantastyczne ze względu na ten sztandar, który rzeczywiście świetnie wygląda. Ale tak, Janek Rodowicz bierze udział w całej masie kolejnych akcji batalionu Zośka w trakcie powstania. Kilkakrotnie jest ranny i co ciekawe, on kilkakrotnie trafia do szpitala, ale w pewnym momencie już bardzo ciężko ranny, na własne żądanie jakby ucieka z tego szpitala i dołącza do walczących resztek właściwie swojego oddziału. Znowu mamy tutaj korelację z tym losem Stefana opowiedzianym w Miasto 44. Tak, on też zostaje ranny, ucieka ze szpitala, by walczyć dalej. Tak, bo to rzeczywiście, no, to pokazuje jakąś niesłychaną ich determinację rzeczywiście, że to nie było, to znaczy to o tyle jest ciekawe, że oni też nie tracą pewnych złudzeń, wydaje mi się, bo jeśli oni po miesiącu walki widzą, że to powstanie właściwie nie ma już szans na wygraną, a mimo tego uciekają ze szpitala, choć mogliby spokojnie w nim pozostać, bo są tak ciężko ranni, że nikt by nie miał do nich absolutnie pretensji spokojnie, o to, że oni jak spokojnie, pozostanie. Bo Niemcy potrafili przyjść i taki szpital rozwalić. No tak, no w takim szpitalu zginął właśnie brat Anody, bo ten szpital, w którym on był, został zbombardowany przez Niemców i on w pożarze tak naprawdę zginął. Ale spokojnie na tej zasadzie, że nie muszą walczyć, nie muszą się narażać. Ale mamy historię szpitali powstańczych, do których Niemcy wchodzili i mordowali. Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. No, ale w każdym razie ta determinacja jest olbrzymia w tych młodych ludziach, cały czas jest olbrzymia. Potem te rany Janka okazały się naprawdę potwornie duże, bo tam, o ile ja pamiętam, po wojnie orzeczono mu 91% utraty zdrowia w wyniku powstania i w wyniku wojny. No to jest rzeczywiście poszarpany, kompletnie poszarpany organizm, zniszczony organizm człowieka, który to przeszedł. To była rana, czytam tutaj, został ran, tak. Ranny w lewe ramię i łopatkę z potrzaskaniem kości. Następnego dnia w drodze do szpitala znowu został trafiony odłamkiem w lewą rękę. Czyli to jest rzeczywiście człowiek, który był bardzo poważnie uszkodzony. Bardzo poważnie ranny. I teraz znowu korelacja z losem Stefana z miasta 44, który w takim symbolicznym geście rzuca się w falę Wisły, żeby przepłynąć na drugą stronę, trafia na taką wyspę Łachę, Piachu. I tam się ten film kończy. Natomiast Rodowicza ewakuowano, ponieważ Berlingowcy... Przez Wisłę. Część Berlingowców przebiła się na drugą stronę, na lewą stronę Warszawy, no ale potem ze względu na olbrzymie straty, rzeczywiście oni olbrzymie straty ponieśli, ewakuowali się z powrotem na prawy brzeg, zabierając niektórych powstańców. Między innymi Jana Rodowicza, ta przeprawa przez Wisłę to była też gehenna, bo to jak ludzie wspominali, to rzeczywiście okrzyki przerażenia, ponieważ tam bez przerwy wybuchały pociski wokół nich. Miasto płonące. Płonęło miasto, ludzie wypadali z tych łodzi, tonęły łodzie. Słychać było okrzyki ludzi błagających o pomoc, ale nie było najmniejszej szansy, żeby właściwie komukolwiek pomóc. Więc no, to przerażająca gehenna tej przeprawy też przez Wisłę, a Rodowicz był właściwie w tym momencie zdany wyłącznie na pomoc innych osób, bo on praktycznie się nie ruszał po ostatnich ranach odniesionych. No to było jego szczęście, że rzeczywiście udało mu się w ten sposób przedostać na drugą stronę, że go przewieziono, no ale niestety ten powojenny okres już... Trafia do szpitala w Otwocku, w którym leży dość długo. Dość długo, potem wreszcie udaje mu się dotrzeć do
do domu, do swojej mamy, do ojca. No i ten pierwszy okres musi być mimo wszystko dla nich wszystkich, tak jak oni wspominają, też okresem wstrząsu, bo oni strasznie szybko zaczynają się orientować, że ta rzeczywistość, że to nie jest wyzwolenie tak naprawdę, bo to jak niektórzy z nich mówią, no to co to było za wyzwolenie, jak dzień po wyzwoleniu mnie aresztowano. Bo rzeczywiście trudno sobie nawet to wyobrazić, co to mogło dla tych ludzi oznaczać, że nagle z tego reżimu okupacyjnego, faszystowskiego trafiają pod nowy reżim, który równie brutalnie zaczyna organizować rzeczywistość wokół siebie, zmienia całą symbolikę narodową, zmienia sposób mówienia o państwie. Pojawia się taka brutalna zupełnie propaganda, która nazywa ich kolaborantami faszystów, prawda? I tak, ich żołnierzy AK. Tak, było dla nich straszliwie bolesne. Straszliwie bolesne. Oni to właśnie opowiadali, że jak widzieli te plakaty słynne, zapluty każdej reakcji, to dla nich był to potworny szok. No bo jak można było zestawić ich jako współpracowników faszystów, hitlerowców, skoro oni całą wojnę z nimi walczyli. To było dla nich coś po prostu kompletnie niewyobrażalnego i absurdalnego. Tymczasem propaganda komunistyczna próbowała niemalże postawić znak równości między hitlerowcami a armią krajową. No i w każdym razie w propagandzie to było bardzo, bardzo widoczne. Ja przypuszczam, że oni już pod koniec wojny, może nawet wcześniej, zaczynali się orientować, że właściwie to tak zwane wyzwolenie nie będzie wyzwolenie. No bo zdawali sobie sprawę z tego, czym jest Związek Radziecki, kim jest Stalin i że owszem, uda się przepędzić hitlerowców z Polski, ale to, co będzie po wojnie, to będzie okres, no, okres, który trudno będzie nazwać okresem wolności tak naprawdę. Aczkolwiek pewne złudzenia co do tego mogły być, szczególnie, że Mikołajczyk warszawskim jechał przecież do Stalina, żeby z nim o czymś rozmawiać. Tak. Czyli to nie było takiego pełnego przekonania o tym, że Ruscy wezmą Polskę okupacja. Wydaje mi się, że chodziło o to, żeby pokazać i próbować ułożyć się z tym Stalinem, co było zresztą sensowne, no bo zakładanie z góry, że nic z tego nie wyjdzie, że to będzie tylko krwawa tyrania, no, mogło być bezsensowne na początku. Natomiast rzeczywiście no, przyjechał do Polski, wrócił Mikołajczyk, premier rządu emigracyjnego, został wicepremierem, więc z tym olbrzymie nadzieje część ludzi, znaczy znaczna część ludzi wiązała. To było też coś takiego, że ci ludzie po wojnie chcieli zacząć jakoś budować swoje normalne życie. Jak chce się budować to normalne życie, no to człowiek zaczyna godzić się też z jakimiś niedogodnościami. Zaczyna być może szukać jakiegoś tego światełka w tunelu w tym roku. Szukać jakiegoś kompromisu z rzeczywistością, która go otacza. Tak, bo no w końcu oni zaczynali tak, podjęli studia, ci, którzy mogli podjąć studia. Przerwali właściwie działalność podziemną, przynajmniej Zośkowcy, jesienią, we wrześniu 1945 roku praktycznie przerwali działalność podziemną. No, w tym czasie powstawały Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, wciąż działały Narodowe Siły Zbrojne. Oni się do tego nie przyłączali. Oni, jak rozumiem, uznali, że to po prostu nie ma sensu i że należy zacząć po prostu zająć się swoim życiem, przede wszystkim kończeniem studiów, no i oczywiście za leczeniem się, no bo to było straszliwe dla nich istotne wtedy. A jednak część broni gdzieś pochowali. Pochowali. Wsadzili w jakieś skrzynie, gdzieś zakopali, gdzieś wsadzili w jakieś ruiny. Tak, to był właściwie jedyny zarzut, który można im było postawić, taki konkretny, że oni wciąż dysponowali bronią, ale to było tak, że oni do tej broni byli niesłychanie przywiązani. Po latach wojny, kiedy zdobycie broni wiązało się zawsze z olbrzymim ryzykiem, bo to trzeba było albo na Niemcach zdobyć, albo liczyć na jakieś zrzuty, które były bardzo rzadkie. Tej broni im ciągle brakowała. Już w czasie Powstania Warszawskiego no to potwornie tej broni brakowało. Stąd ja rozumiem ich to takie przekonanie, że oni nie chcieli się z tą bronią rozstać. Że ta broń, jak jedna z osób mi powiedziała, była takim symbolem ich jakiejś takiej niezawisłości, takiej pewnego rodzaju wolności, że oni w razie czego mogą po tą broń sięgnąć. Zatem ta broń mogła coś oznaczać, znaczy to były jednak karabiny czy pistolety, z których oni strzelali. No tak, bo to do była... których można mieć przywiązanie czysto sentymentalne. Sentymentalne już. Oczywiście, no bo przecież to była broń, którą oni rzeczywiście walczyli. To nie to, że oni gdzieś ją tam mieli w magazynie tylko i trzymali świeżą tak, na okoliczność ze sklepu. To była broń rzeczywiście, która im ratowała życie. To jest coś bardzo istotnego. To tak jakby muzyk miał się rozstawić
stać ze swoją gitarą. Trochę tak, albo może nawet mocniej tak naprawdę, bo to rzeczywiście coś niezwykłego dla nich było. Oni zawsze o tej broni mówili bardzo dużo. No każdy żołnierz oczywiście o broni bardzo dużo mówi, ale ten żołnierz powstańczy szczególnie dużo, bo tej broni zawsze brakowało. Ta broń była jakoś konserwowana, ale też jak ci ludzie mówili, no nie bardzo wiadomo, czy ona mogła w ogóle jeszcze posłużyć do czegoś, bo to ona kilka lat jednak w tej ziemi leżała. No ale fakt jest faktem, że tej broni nie wydali i to był jedyny zarzut, który realny, który można było im postawić. Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami. Mocne serca w ręku karabin, granaty w dłoni i bagnet na broni. Jasny świt się roztoczy, wiatr wieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Po wojnie żołnierze batalionu Zośka jakoś próbują się odnaleźć w nowej rzeczywistości, która okazuje się dużo bardziej smętna niż można to było przewidywać. Konstytuuje się nowa władza, która funkcjonuje na pasku sowieckim. Ta władza organizuje swoje ramiona zbrojne, także organizacje wywiadowcze, które zaczynają przyglądać się żołnierzom batalionu Zośka, aż w końcu przeprowadzają na nich atak. Tak, to w ogóle była przedziwna historia tak naprawdę, dlatego że atak nastąpił, Anodę jako pierwszego aresztowano spośród żołnierzy batalionu Zośka. W takim szczególnym dniu, bo go w Wigilię 1948 roku aresztowano. To zresztą ten dzień... Boże ten, Narodzenie. Tak. To wszyscy siedzą przy stole, próbują jakoś świętować. I znaczy to potem uważano, że to był jeden dodatkowy taki policzek wymierzony w to środowisko, że właśnie tego dnia dokonano tego aresztowania, no bo to rzeczywiście symboliczny dzień i coś niesamowitego. Już nikt nie ma złudzeń w tym momencie, czym jest komunizm, czym jest ta władza. To się dzieje tuż po tym, jak zjednoczyła się Polska Partia Socjalistyczna i Polska Partia Robotnicza, tak naprawdę PPR wchłonął PPS i powstała PZPR. Chodziło o... Na czele której stanął? Wtedy Bolesław Bierut. To jest moment, kiedy... Agent NKWD. Tak, to jest moment, kiedy Władysław Gomułka zostaje odsunięty od władzy w nowej partii tak naprawdę, a na czoło wybija się Bolesław Bierut, no człowiek, który rzeczywiście jest takim typowym namiestnikiem carskim, powiem, no bo stalinowskim namiestnikiem tak naprawdę. Chwilę wcześniej odbywa się też rozprawa, powolna rozprawa z przedwojennym harcerstwem, które jest coraz bardziej tępione, ale to jest, wpisuje się w ten klimat, bo też komunistyczne organizacje młodzieżowe zlewają się w jedną partię. Generalnie chodzi o coś takiego, że wszyscy mają być jednomyślni i że w tej jednomyślności ma być siła. Tak, i tą jednomyślność wyraża nowa propagandowa strona, czyli Trybuna Ludu, która zaczyna wychodzić kilka tygodni przed aresztowaniem. Tak, bo ona się ukazuje właśnie dla uświetnienia powstania PZPR-u. No to też powstaje ze zjednoczenia dwóch gazet socjalistycznej i komunistycznej. I to jest moment właściwie, który dla mnie jest takim momentem początku pełnego stalinizmu w Polsce, czyli też terroryzmu, bo to był terroryzm polityczny, terror, który prowadziła władza tak naprawdę. Terror polega na tym, że... Terror instytucjonalny, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Tak. Terror polega na tym, że każdy ma się bać i rzeczywiście próbowano coś takiego wprowadzić w społeczeństwie, żeby każdy czuł się, że może zostać w każdej chwili aresztowany. Aresztowanie tych Zośkowców właśnie jest takim przykładem tego, że każdy powinien się bać. Aresztowano ich 32. Tak, aresztowano ich ludzi, którzy od wielu lat nie prowadzili żadnej działalności zbrojnej. Ludzi, którzy
nie byli w konspiracji. Rozformowani. Tak. Przez Radosława. Przez Radosława, kiedy doszło do ujawnienia w 1945 roku, oni od tego momentu rzeczywiście nie prowadzili żadnej działalności zbrojnej. Stąd aresztowanie ich w tym 40, na przełomie 48, w 48 w końcu najpierw Anody, a na początku 45 kolejnych żołnierzy Zośki. 49 kolejnych żołnierzy Zośki. Dziś wydaje się czymś absurdalnym, no bo jaki sens jest aresztować ludzi, którzy w niczym nie zagrażają? Bohaterów Powstania Warszawskiego, tak, ale oni byli... legendę jakby polskiego państwa podziemnego, oni wszyscy nagle trafiają do więzienia. Czyli wydaje się, że jest to ruch propagandowy jednak, który ma wysłać informacje. Otóż przestaliśmy się z wami patyczkować. Znaczy to jest taki moment, kiedy komuniści po prostu... przestają się z kimkolwiek patyczkować, bo w momencie też, kiedy oni z własnego świętego, czyli Gomułkę wysyłają, internują wkrótce, to tak naprawdę pokazuje, że już nikt nie jest, nie może być wolny od obaw. Bo komuniści tak jakby sobie rękę odcinają po kolei. Najpierw odcinają dłoń, odcinają PSL-owców, którzy oczywiście byli opozycją. Potem zaczynają odcinać przedramię, bo to są ci ludzie chociażby z batalionu Zośka. A na końcu sobie całą rękę obcinają, czyli zamykają właściwie Gomułkę. To jest ten moment, kiedy... ta czujność rewolucyjna musi być wciąż zaostrzana, bo to jedno z tych haseł takich właśnie, które marksiści głęboko wierzyli, że w miarę rozwoju rewolucji czujność musi się coraz bardziej zaostrzać. No i ona się zaostrzała, no ona przybierała objaw jakiejś takiej choroby psychicznej tak naprawdę, bo to była obawa przed każdym, no bo jakiś sens właśnie mogło mieć aresztowanie Anody, który... był studentem architektury, od kilku lat rzeczywiście pilnie się uczył i prawdopodobnie tej Polsce by jakoś przyzwoicie się przysłużył jako architekt tak naprawdę. Aczkolwiek w 1945 roku mieli Zośkowcy pewne plany co do tego, mieli, co tak. można by było zrobić przeciwko tej władzy. Tak. To nie byli ludzie, którzy chcieli jej sprzyjać. Nie, na pewno nie. Na pewno oni zresztą nie sprzyjali do końca tej władzy, tylko że już niczego nie robili przeciwko niej. Natomiast rzeczywiście w 1945 roku, już po zakończeniu nawet wojny, były plany porywania rosyjskich, radzieckich generałów, żeby wymienić ich na aresztowanego Radosława. Były... nawet dość konkretnie sformalizowany plan, tak, jak to zrobić jeden, w drodze jeden... z Warszawy do Konstancina. Tak. Oni nawet, no to była bardzo daleko zakrojona już akcja w tym znaczeniu, że tam udało się samochodem zajechać drogę temu rosyjskiemu generałowi, ale jemu dla odmiany udało się wymknąć z tego. On się nawet nie zorientował prawdopodobnie, że to była próba zamachu, że za tym zajechaniem drogi miała pójść dalsza akcja zbrojna, ale ponieważ ten rosyjski samochód się wymknął, no to już nie doszło do strzelaniny i właściwie to rozpłynęło się. Ale rzeczywiście to było w tym okresie między rozwiązaniem na początku 45 roku Armii Krajowej, a ujawnieniem się AK-owców z tej konspiracji w końcu pod koniec 45 roku. Rzeczywiście to pokazywało już w bardzo taki konkretny sposób, że oni są przeciwni tej władzy, że oni się z nią nie pogodzą. To są już tacy ludzie, którzy wychodzimy już z filmu Miasto 44, a wchodzimy w inne filmy. Tutaj jest, przypominają się Popioły i Diament, tak. Popioł i Diament o tych ludziach, którzy stają no, w wielkiej konsternacji. Co zrobić? Czy walczyć dalej? Co znaczy życie ludzkie odebrane komuś, kto w sumie jest Polakiem, ale stanowi jakąś sowiecką, wydawałoby się, władzę, jakiś reżim buduje nowy? Jak się zachować? Jak znaleźć się w tej sytuacji? No, bo to nawet wśród tych ludzi, którzy z Armii Krajowej wywodzili się, przecież były właściwie no, przynajmniej dwa albo i trzy nurty. No, jeden taki nurt, który... ludzi, którzy postanowili nadal jakąś konspirację organizować. Oni się skupili wokół właśnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. No ale był też ten drugi nurt taki ludzi, którzy uznali, że to nie ma sensu, czyli tego środowiska pułkownika Mazurkiewicza, który zaapelował o ujawnienie się. To właściwie takie dwa najważniejsze nurty tak naprawdę były. Przy czym no właściwie ten nurt Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość też był w pewnym sensie takim nurtem, przynajmniej w przekonaniu jego twórcy, pułkownika Rzepeckiego, taką organizacją, która ma zapanować nad tymi ludźmi, którzy są w lasach, którzy wciąż są w jakichś oddziałach i ma
doprowadzić do tego, żeby oni wrócili do normalnego życia. Oczywiście to było takie teoretyczne założenie, bo w praktyce to wiązało się z tym, że te oddziały jednak gdzieś tam walczyły, no bo nie było innej rady. Ale z założenia też sens był tej konspiracji taki, że ta konspiracja ma doprowadzić nie tyle do przewrotu, bo to było absurdalne, co do doprowadzenia, żeby ci ludzie jakoś mogli wyjść z tych lasów, jakoś mogli włączyć się do normalnego życia, no bo to nie wyobrażano sobie tego inaczej. No i to ja sobie wiele razy próbowałem wyobrazić, jak mogli myśleć ci ludzie, w jakiej oni się w 1945 roku znaleźli rzeczywistości. To było coś rzeczywiście przerażającego, bo to nie można też powiedzieć, że to jest taka sama okupacja jak okupacja hitlerowska. No nie, bo ona jest robiona polskimi rękoma. Po pierwsze polskimi rękoma, a po drugie no jednak jest tak, że jak człowiek wychodzi na ulicę, no to nie jest tak, że będzie łapanka za chwilę i może zginąć. No ten pewna namiastka wolności. Nie ma żołnierzy świergoczących w innym języku, w innych mundurach. Tak. To jest jednak inna. To jest jednak, to jest Polska, to jest jakaś Polska, to jest odmiana Polski. Życie idzie do przodu, ludzie zaczynają gdzieś pracować. Tak. No, otwierają się polskie szkoły, w końcu można po polsku się uczyć w liceach, czego nie było w czasie wojny, na studiach. No to jest oczywiście jakiś rodzaj Polski. No poza tym właśnie to, co pan mówił o tym powrocie Mikołajczyka, to jest też strasznie ważny impuls dla Polaków, że wicepremierem zostaje człowiek, który był szefem rządu emigracyjnego, czyli tego rządu, który jest kontynuacją przedwojennej Polski. Zgadza się. Więc można mieć jeszcze jakieś oczekiwania, że coś pójdzie ku lepszemu. No dobrze, to spróbujmy prześledzić ten moment. Anoda zostaje aresztowany, trafia do więzienia przy ulicy Koszykowej. Przy Koszykowej, tak. I co się z nim dzieje tam? Co wiemy? Wiemy, że on jest przesłuchiwany przez 2 tygodnie i według oficjalnej wersji w czasie jednego z przesłuchań wyskakuje przez okno, popełniając samobójstwo i ginąc. Ja rozmawiałem z 2 osobami, które przesłuchiwały Anodę. To był szef wydziału w Departamencie 5, taki Wiktor Herer. Inteligentny. Bardzo inteligentny człowiek, który potem został profesorem ekonomii, a pod wpływem pewnego rodzaju przemiany w latach 80. nawet doradcą Solidarności. Niezwykle w związku z tym no, ciekawy i zaskakujący życiorys. On żyje cały czas? Nie, już nie żyje. Mhm. Już kilka lat temu zmarł. Drugą osobą, która przesłuchiwała, był Bronisław Klejna. To taki typowy, prosty człowiek, który służył, no on się zajmował tylko przesłuchiwaniem, niewiele miał do powiedzenia, ale co ciekawe, w czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej. Więc to też jest niesamowita historia. I co oni mówią? I oni mówią, że przesłuchiwali Anodę, że go nie bili. Herer wyjaśniał to, że historia z aresztowaniem zaczęła się od tego, że rzekomo w Polsce podczas pobytu Zofii Dzierżyńskiej w Belwederze w jej łazience wybuchł piec. I że ubecy w związku z tym zaczęli wietrzyć spisek, nie wiadomo dlaczego, że to Anoda i środowisko Politechniki dokonało zamachu na Zofię Dzierżyńską. Julia Brystygierowa, która kierowała Departamentem 5 w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, rzekomo miała nie wierzyć w tą wersję i aby ochronić Politechnikę, postanowiła, że to ona i jej departament aresztuje Anodę, żeby Anoda nie dostał się w ręce Departamentu Śledczego, który to rzeczywiście słynął z bardzo ostrych metod storturowania więźniów i ona rzekomo uważała, że w ten sposób właśnie ochroni Anodę i ochroni Politechnikę. Ja mówię cały czas, podkreślam słowo rzekomo, dlatego że o tym wiemy tylko z jednej jedynej relacji tego Wiktora Herrera. Kompletnie ta relacja w niczym innym się nie potwierdza. Nikt inny nie był w stanie powiedzieć nic o tym. No może no też dlatego, że Wiktor Herer powoływał się na osoby, które już nie żyły, które ewentualnie w tym układzie
ratowania Politechniki miały uczestniczyć. No być może on sobie po prostu w ten sposób racjonalizował to, co się stało później. No ale aresztowanie to nie jest takie aresztowanie, jakie znamy dzisiaj, czy ktoś przychodzi, mówi, jest pan aresztowany, proszę z nami i tak dalej, tylko to jednak była brutalna akcja. Znaczy to akcja jego... z przeszukaniem mieszkania. Przeszukaniem mieszkania, tak, bo to było tak, że jego w ten dzień wigilijny zabrano, najpierw dokonano pierwszej powierzchownej rewizji w mieszkaniu, potem ubecy wrócili, żeby dokonać dokładnego przeszukania. W tym czasie między zainstalowano kocioł w jego mieszkaniu. Tak. Udało się rodzinie w tym... Prawie jak gestapo. Jak gestapo. No tak odbywały się te aresztowania wtedy. Rzeczywiście tak się odbywały te aresztowania. Natychmiast od razu wieczorem był przesłuchiwany Anoda. No ale tu też nie mamy śladu w przesłuchaniach jego tego, że go oskarżano o spowodowanie tego wybuchu kotła. Ani razu żadne pytanie z tym związane nie pada. A jak to jest? Anoda zaczął mówić, zaczął sypać? Nie wiadomo tak naprawdę. Wiadomo o tym, że tą broń znaleziono. Znaczy wiadomo, że tak. To jest dość skomplikowana historia, bo w zeznaniach Anody rzeczywiście znajdziemy informacje o ukrytej broni. Znajdziemy protokoły pokazujące, że on pokazywał ubekom, gdzie jest ta broń. Ale tak, po pierwsze nie wiemy, czy te protokoły nie zostały sfałszowane. Tego nie wiemy, zupełnie tego nie wiemy. Po drugie, nie wiemy, czy to nie była sensowna działalność tak naprawdę, bo ja czytałem wspomnienia takiego jednego z kolegów Anody, Henryka Kozłowskiego, który opowiadał, jak jego śledztwo przebiegało. To śledztwo toczyło się te 2 tygodnie później, ale w bardzo podobny sposób. I ten Kozłowski pewnego dnia, on bardzo długo zaprzeczał, że jest jakakolwiek broń ukryta, dopóki mu nie pokazano pierwszych sztuk wydobytych z jakiegoś schowka. I on stwierdził w tym momencie, że ma dwie możliwości. Albo dalej iść w zaparte i narażać się na coraz ostrzejsze śledztwo, albo przyznać, co niczemu już kompletnie nie grozi. Mm-hmm. To, że gdyby nawet Anoda powiedział, gdzie jest ta broń ukryta, to w gruncie rzeczy też nikomu kompletnie nie groziło niczym. I ja podejrzewam, że ubecy mogli na przykład zastosować taką metodę, że wiesz, ta broń i tak nie będziecie korzystać z tej broni. Możesz wydać tą broń, a my cię zapewniamy, że nikt nie zostanie skazany. Takie przypadki bywały. Jasne. Czy wiemy, czy był bity, czy nie? Henryk Kozłowski go widzi, tak? Widzi go przed jego śmiercią. Niedługo przed śmiercią nie widzi żadnych śladów pobicia i tak naprawdę w żadnych relacjach nie zachowały się poszlaki nawet na to, że Anoda był bity. Inni żołnierze z Ośki. Rodzina go widzi potem w trumnie. Widzi go w trumnie, ale ciało jest zmarznięte, więc nie można nawet, bo to jest marzec, podobno bardzo mroźny marzec, nie można stwierdzić, czy klatka piersiowa jest potłuczona, czy nie jest. Przy czym rzeczywiście... Na twarzy, na rękach nie ma obrażeń. Nie ma obrażeń, ale no to jest też o tyle dziwne, że no on skacząc z tego 4. piętra Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego musiał jakieś przecież obrażenia odnieść, a tych obrażeń też rodzina nie była w stanie stwierdzić podczas ekshumacji. Nie wiemy, po prostu nie wiemy, co się stało. Czyli tajemnicza śmierć. A co mówi Herer na ten temat? Herer mówi, trzyma się tej wersji, którą ubecy od początku, której się trzymali, czyli że Anoda wyskoczył popełniając samobójstwo, że odepchnął Klejnego w czasie, kiedy przeprowadzano go między pokojami, doskoczył do otwartego okna, wyskoczył i że popełnił samobójstwo. Ja przez chwilę wierzyłem w taką wersję, wierzyłem, no najbardziej mi pasowała taka wersja, że Anoda próbował uciec, że ten skok miał być nie samobójstwem, ale próbą ucieczki, aczkolwiek no jest to tam tak wysoko, że próba ucieczki no właściwie równała się niemalże z samobójstwem, ale z drugiej strony, no biorąc pod uwagę to, jak brawurową osobą był Anoda, to pasowało mi do jego charakteru po prostu. Mamy więc takiego bohatera Powstania Warszawskiego, polskiej konspiracji okupacji, który zostaje zamęczony w takich czy innych okolicznościach, doprowadzony do śmierci. Tak. Poprzez ubeckich aparatczyków komunistycznego rządu. Bardzo istotne w tym jest też to, że nawet jeśli on popełnił samobójstwo,
to trzeba się zastanowić, dlaczego popełnił to samobójstwo. W jaki sposób go doprowadzono do tego, że on popełnił samobójstwo. Bo przecież samobójstwo musiało być efektem prowadzonego śledztwa, czyli jakiegoś rodzaju, jeśli nie fizycznej, to psychicznej presji, jaką na niego wywierano. To nie było samobójstwo chłopaka, który studiuje i zakochał się w dziewczynie i po prostu wyskoczył przed okno. Nie. To jednak było samobójstwo, jeżeli w ogóle to było samobójstwo, spowodowane przez działania organów śledczych. I te organa są moralnie odpowiedzialne za to, co za się stało. Z całą pewnością. Wielka postać. Dowcipniś, brawurowy chłopak, przystojniak, żołnierz powstania, który kończy w ten makabryczny sposób swoje życie ze względu na to, jaki reżim panuje w Polsce. Ten reżim na szczęście mamy już za sobą. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję Proszę bardzo. Jeszcze tylko powiedzieć, gdzie możemy Anodę odwiedzić? Jest jego grup. Jest grup na Powązkach. No właśnie, na Starych Powązkach. Na Starych Powązkach. Jak go znaleźć? A trzeba szukać grobu rodziny Rodowiczów po prostu, ponieważ on nie leży w kwaterze Zośkowców, bo jest słynna kwatera Zośkowców. Tak, on został stamtąd. Znaczy to było tak, że on, jego potajemnie pochowali ubecy w styczniu 49 roku. W anonimowym grobie. W anonimowym grobie, ale rodzinie o dziwo udało się ustalić, co było też niezwykłe na tamte czasy, gdzie go pochowano i udało im się przeprowadzić ekshumację i przeniesienie Janka do grobu rodzinnego. On tam leżał razem potem z ojcem, ze swoim bratem. W 95 roku była kolejna ekshumacja. Ja w tej ekshumacji uczestniczyłem, bo ta ekshumacja była związana z kolejnym śledztwem, które miało ewentualnie wyjaśnić przyczyny śmierci, ale niestety niczego się nie udało wyjaśnić. I tu stawiamy kropkę. Dziękuję panu bardzo. Piotr Lipiński, polecam książkę Anoda. Świetnie się to czyta. Kawał niezwykłej zupełnie historii, o której warto pamiętać, gdyż jest to rzecz, która nas wszystkich jakoś buduje. Dziękuję. Dziękuję bardzo.